Cześć wszystkim. Tak jak pełnia powiedziała nazywam się Maciej Sikora, a jestem javascript deweloperem z Data Artu. Niektórzy z Was już mnie znają, już mnie widzieli. Takie pytanie, kto był na mojej poprzedniej prezentacji o kompozycji funkcji? Trochę było, to dobrze. Dobra, bo to będzie dosyć istotne z tego względu, że to jest jako kontynuacja tego tematu. Oczywiście, jeżeli nie byliście, nic się nie stało. Nie jest to aż tak istotne. Fajnie by było, żebyście to wiedzieli. Natomiast e, myślę, że jest to temat zjadliwy na tyle, znaczy staram się, starałem się zrobić tak, żeby był zjadliwy, e, żebyście mogli to jakkolwiek sobie ułożyć w głowie. E, zaznaczę, że ja układałem sobie to w głowie rok około, więc macie na to godzinę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra. Zaczniemy od tego cytatu, który pewnie dużo was zna. To jest pewien legendarny cytat chodzący w internecie, który też jest troszeczkę ukrócony, ponieważ ten oryginalny cytat, oryginalny cytat jest dłuższy. Natomiast generalnie monada to jest monoid w kategorii endofunktorów. Nie będę tutaj wchodził w tak głęboko w jakieś tam teorie, kategorii. Natomiast zapamiętajmy to na początku, że to jest jakby moja... E, Fraza startowa, i od tego zaczynamy, i to będę dzisiaj tłumaczył. no Mój temat to jest interfejsy monadyczne, ale de facto ta monada tak mnie wciągnęła, że ten temat to realnie jest monada, a nie interfejs monadyczny. Dobrze, więc zacznijmy tak, jak Haskellowcy by zaczęli. Monada to jest Burrito. No i to jest. Często w internecie, właśnie w materiałach o monadach, porównywanie ją do świnek, burrito, do e, jakichś tam uniformów, różnych rzeczy. Natomiast w mojej ocenie nic to nie daje, generalnie. Takie porównywanie jest to wręcz zamazywanie całego tematu i utrudnia to wręcz zrozumienie, bo tworzy z tej monady coś. Znaczy, nie wiem, czy to nie jest celowe, generalnie, żeby stworzyć z tej monady coś ponad takie, takiego zwykłego śmiertelnika. Tak więc jeżeli widzicie jakieś opracowania gdzie Monada jest burrito no to ja z reguły tak kończyłem że no fajnie rozumiem coś napisał ale do czego to wszystko zmierza. Tak, Jaki jest cel tego burrito. Dobra zaczniemy od kompozycji to jest taki generalnie to co mówiliśmy wcześniej tak, że kompozycja to jest esencja tego co my robimy komponujemy różne rzeczy ze sobą. My dzisiaj będziemy mówić głównie o kompozycji funkcji. Kompozycja funkcji to jest de facto złożenie. Tu jest przykład dwóch prostych pure functions. Jedna dodaje, druga mnoży, składamy to, tworzymy trzecią funkcję. Tak? Czyli to jest kompozycja. Czyli możemy takie sobie te funkcje składać i tworzyć nowe funkcje. Tak? To, to jest esencja kompozycji. Natomiast to, co tutaj robimy, ma jeden zasadniczy problem. Są to pure functions, tak, czyli one de facto nie mają jakichś wpływu na świat zewnętrzny. Robimy sobie te, te nasze funkcje, generujemy jakieś dane, e, mamy jakieś wejście, wyjście w, w naszym kodzie, tak, cały czas nie mówię o takim wejściu, wyjściu na poziomie zewnętrznym. Mamy te dane, natomiast nie ma ich nigdzie. Nie widać ich nigdzie, tak? Żeby je było widać, musicie zrobić już JavaScriptowo mówiąc console.loga, tak? Musicie zapisać to do pliku, jak robicie jakiegoś node.jsa, wyświetlić to w, w jakimś tam drzewku DOM. Tak? To wszystko jest jakiś tam efekt zewnętrzny, którego nie osiągniecie używając tych pure functions. Po prostu nie da się tego zrobić używając pure functions. Dobra. E, programy, które Używają tylko pure functions, tak naprawdę nie działają. Generalnie. Nie, są, nie da się zaobserwować ich działania, tak? Nawet Haskell, mimo tego, że piszemy tam same pure functions, ma te efekty, te side effects jak to się mówi, schowane pod konkretną abstrakcją. Dobra. Co to jest efekt? Znaczy, to jak ja będę o tym mówił, dobra? Bo w internecie to jest po prostu od groma tego, ja się zdziwiłem, że że wręcz nie byłem w stanie znaleźć konkretnej definicji tych dwóch rzeczy. Niektórzy łączą te rzeczy, niektórzy twierdzą, że side effect to jest jak exception, tak. Natomiast no, najczęstsza definicja jest taka, że efekt to jest wszystko poza to, co funkcja nam zwraca, czyli to jest computation effect i w tym podzbiorze efektów mamy side effect. I to są generalnie jakiekolwiek operacje IO, tak, czyli używanie zewnętrznego stanu, możemy robić tutaj E, zapisywanie do dysku, używanie na przykład DOM, e, używanie komunikacji z serwerem, tak? To wszystko jest, e, są so side-efektami. Dobra, i teraz tak, fundamentalne pytanie, jak możemy, jak możemy zrobić, żeby nasze pure functions miały efekt? Jak osiągnąć to, żeby mieć te nasze pure functions? Nie rezygnować z tego, no bo wiecie, możemy zrezygnować, de facto mamy imperatywny język programowania, taki jak JavaScript, Możemy z tego zrezygnować, tak? Możemy powiedzieć: Dobra, pure functions tutaj, ale tutaj console lock, tak? De facto możemy sobie to robić te na nasze spaghetti, że część kodu ma te side effects, tak? Robicie sobie piękne pure functions, nagle Ajax call, tak? Możecie tak robić JavaScript, nikt wam nie zabroni, natomiast minusem takiego rozwiązania jest to, że, że de facto ten kod staje się mniej przewidywalny. I nie wiecie generalnie gdzie są te efekty, gdzie ich nie ma. To też jest problem że z reu, reużywalnością kodu, ponieważ bierzecie coś i jeżeli to ma efekty, to te efekty mogą nie pasować do waszego zastosowania. Tak? Czyli dostajecie jakby takie pudełko z efektami, które może być dla was problemem. Dobra, zaczniemy od funktora. Co to jest funktor? Ja będę ten funktor troszeczkę tutaj Mówimy o efektach. Cała prezentacja będzie generalnie o efektach. I nazwijmy tutaj funktor. Ja nazywam ten funktor jest jako, jako Functional abst, Abstraction over Effect. Czyli jakaś abstrakcja, e, która nam opakowuje te efekty. Tak? Tutaj przykład. To jest przykład uprosz, bardzo upraszczający. Tak? Mamy pure function. Wrzucamy ją do funktora. Mamy jakiś efekt. W tym wypadku mamy Papaja, który ma większą siłę. Dobra. Upraszczam wszystko, tak? Ci, co znają tą teorię kategorii, zaznaczam, upraszczam, wszystko upraszczam. E Przedstawiłem Wam wcześniej taki pure space, tak? Pure space to są typy danych, dane generalnie i funkcje, pure functions, tak? Co daje nam funktor? To daje nam przeniesienie tych rzeczy w jakiś inny kontekst, tak? W jakiś inny kontekst mówimy o tym, że to jest kontekst funktora. I tak, czyli tak, funktor pozwala nam używanie tych samych funkcji, tych samych funkcji, tak, nie musimy pisać specjalnych funkcji, tylko mamy te same funkcje, które używaliśmy w naszym jakby tym pure kontekście, możemy używać w kontekście funktora. Czyli tu już jest pierwsza rzecz, reużywalność kodu. Ja nie muszę specjalnie funkcji definiować, żeby pracować z kontekstem. Biorąc na przykład object-oriented programming i klasy generalnie, te klasy z reguły mają swoje implementacje swoich rzeczy, tak? Czyli to nie jest tak, no, mamy tam dziedziczenie i inne sprawy do reużywalności kodu, ale generalnie jak macie jakiś obiekt, tak, To on ma swoją implementację różn, e, e, rozwiązań różnych problemów. Tutaj funktor generalnie mówi tak. Ja daję pewien kontekst, a ty możesz używać w tym kontekście wszystkiego, czego używałeś poza tym kontekstem, tak? Czyli wszystkiego, czego używałeś w tym pure functions. Dobra, i tu jest przykład. Mamy, mamy totalnie pure function, która dostaje na wejściu stringa. Y jeszcze jedna uwaga. Czasami będę używał adnotacji typescriptowych, czasami nie, ponieważ czasami ich usunąłem, ponieważ za dużo hałasu robiłem. W sensie ciężko było się połapać co się dzieje, więc to będzie tak, te przykłady będą na zmianę JavaScript, typescript, dobra? Czasami mi była potrzebna definicja typu, to pisałem, żebyście lepiej zrozumieli, pisałem typescriptem. Dobra, więc tu macie definicję funkcji, która mówi, przyjmuję string, zwracam number, tak, zwracam number. To jest, czyli to jest co? Funkcja od string do number. I teraz tak. Używając funkcji map, która dostaje funkcję to pure, możemy dostać dodatkowy efekt. Tak? Czyli generalnie ta funkcja, która totalnie nie ma pojęcia o kontekście swojego wykonania, w kontekście funktora listy dostaje dodatkowy efekt. Tym efektem jest wpływ na wszystkie elementy tej listy. To jest nie side effect, ale efekt, tak? To nie wychodzi na świat zewnętrzny, natomiast ta funkcja, jak ten papaj, trochę na sterydach, tak? Ale, czyli funktor daje nam możliwość użycia tych samych funkcji w innych kontekstach, okay? Dobra, co to jest ten funktor? Składa się z dwóch rzeczy. F mapy, która ma taką definicję. Jak zobaczycie to definicję, to jest tak, funkcja od A do B Funktor na A, funktor na B. Zobaczmy sobie tutaj, jak to wygląda, tak? Mapa. Funkcja od A do B, funktor na A zwraca funktor na B. Dobra. Jeszcze raz, A do B, funktor na A, funktor na B. Co z tego zrobi? Dostaniemy, dostaniemy tak naprawdę. Dostaniemy funktor, który będzie miał tutaj ilość znaków, tak, tego, tych stringów, które były oryginalnie. Dobra. Czyli jeszcze raz, definicja. F mapa. Funkcja od A do B, która działa na przestrzeni funktora, który ma A. I zwraca to wszystko funktor, który ma B. W tym wypadku to był funktor, który miał stringa, funktor, który ma liczbę, tak? OK. Dobra. Druga rzecz to jest struktura danych, która jest F. W tym wypadku strukturą danych jest tablica, tak? Ok. Ehm. Jeszcze jedna rzecz. F-Mapa. Czy to musi się nazywać, bo tu będziemy dużo mówić o nazywnictwie. Programiści funkcyjni nazywają te rzeczy, znaczy z tą fMapą nie ma takiego dużego problemu, bo to jest tylko f -mapa albo mapa. Z monadą będzie gorzej. Natomiast generalnie to się nie musi nazywać f -mapa, nie musi się nazywać mapa. Ważne, co to robi. Tak? Ta, ta funkcja przenosi nam pure function w kontekst pewnego, pewnej struktury. OK? I ta struktura również nie musi. To nie jest tak, że musicie definiować klasę, która ma w sobie funkcję fMap i jakąś strukturę danych. To, to wcale tak nie jest. Generalnie to jest jedna z implementacji funktora. Na jak macie, zobaczcie sobie, że tablica w JavaScriptie jest implementacją, ta natywna, jest implementacją funktora, która ma funkcję map. Ale de facto ja nie zrobiłem tutaj tablica.map. Nie? nie zrobiłem tego. Widzicie to? Ja użyłem zewnętrznej funkcji, w tym przypadku to była lambda, która de facto z tej struktury. I teraz tak, jeżeli ta struktura danych byłaby w stanie się mapować, to już by była funktorem. Tak? Plus oczywiście ta mapa. Tak? Te dwie rzeczy razem by były funktorem. Czyli funktor tworzy dwie rzeczy, ale one niekoniecznie muszą być w jednej klasie zdefiniowane. No musicie to rozumieć, to jest taka abstrakcja na zasadzie, jeżeli macie strukturę danych i jakąś F-mapę gdzieś tam, która umie na niej pracować i spełniacie jakieś prawa, to jesteście funktorem, tak? Abstrakcyjnie totalnie, ale mniej więcej tak to wygląda. Czyli możemy implementować funktora jako higher order function, tak? Zaraz zobaczymy. Przykład funktora. Try funktor. Co on robi? To jest f-mapa, która przyjmuje dowolną funkcję f. Totalnie polimorficzna jest. Uh, czyli de facto ten, ten funktor to jest endofunktor. Dlaczego to jest endofunktor? Hm? Dlaczego to jest endofunktor? Dobra. To jest endofunktor, dlatego że on pracuje z całym zbiorem typów i funkcji znajdujących się w JavaScriptie. On nie definiuje. To jest kategoria pewna. On de facto nie mówi, z jaką funkcją pracuje. On pracuje ze wszystkim. Czyli de facto to jest funktor od wszystkich typów i wszystkich funkcji w kategorii tego, co ma JavaScript. I wraca do tej samej kategorii, tak? Jeżeli ja bym zdefiniował, że ta funkcja jest, na przykład, od number do string, to co by to było. Też by był funktor. Znaczy, ale nie endofunktor. Dlaczego? Bo kategoria wejściowa nie byłaby zgodna z kategorią wyjściową, tak? Dobra, to był taki off topic troszeczkę, ale generalnie co ten funktor robi? Przenosi funkcję w przestrzeń, w której nie ma exceptions, tak? Czyli generalnie przełapuje wszystkie exceptions i zamiast tego exceptions wraca undefined. Dla przykładu mamy sobie funkcję, która całkowicie w sposób ofensywny zakłada, że to, co dostanie na korgumet ma property data i property property. Dobra, generalnie, gdzieś to w nocy pisałem, więc generalnie ta funkcja jest w pewien sposób niebezpieczna, jeżeli Zakłada, no ona, ona nie zakłada nawet, nie ma żadnej type typescriptowej nawet, nie tak? czyli ona tak naprawdę de facto przyjmuje n i zakłada, że n ma data, tak. Więc generalnie za, ma totalnie błędne założenia ta funkcja. Więc tak, co, co by się stało, gdybym to wykonał e, taką kompozycję funkcji z tą funkcją i nie miał, e, nie miał tam data? Dostałbym exception, tak. Co by się stało, jakbym zrobił to w środku funktora? Zobaczcie, tworzę sobie funktor, z inicjalizacyjną daną 0 i robię fmapę, która wykonuje funkcję add one, tak? czyli dodaje 1, później naszą funkcję, która wyrzuca wyjątek, a później add one, tak? i generalnie nam się to nie, nie wyrzuci na ekran, tak? ponieważ funktor łapie te wszystkie exceptions, tak, łapie je tutaj i zapewnia nam, że i zobaczcie, co on jeszcze robi. On de facto, jeżeli. Tak, jeżeli nie ma, jeżeli value jest undefined, on to już nawet nie, nie wykonuje tej funkcji dalej. Tak? On nie wykonuje tej funkcji. To jest bardzo ważny element de facto tego funktora, ponieważ gdyby tego nie było, on by nie spełniał staw funktora. Nieistotne na razie. Jeszcze raz. O, niemutowalność nie jest w tym momencie istotna do tego tematu. dobra. To jest tak, że Generalnie w językach funkcyjnych mamy to immutability, ale jeżeli ja bym miał tutaj stan i go zmieniał, to ja bym dalej mógł udowodnić, że to jest funktor. Okay? To nie jest tak, że ja nie mógłbym zaimplementować funktora, który, który ma takie efekty. Tak? To jest implementation detail, jak to się mówi. Dobra. Drugi przykład. Nie miałem tego maybe nie robić kiedyś, obiecałem. <grym> ale niech będzie ten maybe. Dobra. Jest tu trochę, jest tu trochę tych typescriptowych. Miałem to usunąć, ale w końcu nie usunąłem. Jest trochę noise, ale dobra. Co to jest te maybe? To jest struktura danych, typ danych, którym jest unionem, tak, albo typu V zdefiniowanego przez generyk, albo null. Ktoś by powiedział, jak to maybe, null? No pewnie, no zrobiłem, tak, jest, działa. <grym> Pewnie, że działa. Dobra. Konstruktor e, ustawia value o typie V, tak? F-mapa przyjmuje funkcję, która ma na wejściu V, które jest w tym funktorze obecnie i zwraca Z, które będzie w przyszłym funktorze. Jasne? Pewnie, że tak. Dobra. Zobaczcie. Jeżeli wartość nie jest nulem, to ja tworzę nowy funktor, z, który ma wartość tej funkcji, tak? I ten funktor automatycznie, bo TypeScript ma inferencję typów, będzie miał typ z, nie? Jeżeli nie, return this. Tak? Czyli dlaczego return this? Żebyście mogli sobie dalej tej kropki używać, ale de facto ta operacja skończy się na nulu, a te rzeczy nie są wykonane w ogóle, tak? On nie wykonuje tych funkcji. Rozumiecie? Czyli ten funktor, co daje? Daje, daje wam gwarancję, że nie będziecie pracować z nulem, rozumiecie? Jest nul, nie operacje nie będą na nie wykonywane. Nie musicie w tych funkcjach mieć żadnych if, na, tak? Java to lubi, tak? Wszędzie czy jest nulem, czy jest nulem, czy jest nulem, tak? De facto cały ciąg operacji nie wykona się, jeżeli jest null. Ok, dobra. Druga implementacja, maybe w postaci higher order function. Jeszcze więcej. Adnotacji typów, żebyście nie wiedzieli o co chodzi. De facto to jest równoważne. To te dwie rzeczy są równoważne. Zobaczcie, typ danych, maybe, mapa nie przypisana do tego typu, ale de facto pracująca z tym typem. Tu jest stricto zapisane, że to jest mapa pracująca z tym typem i która zwraca ten typ. One razem. Tworzą funktor. I tu mamy jeszcze prawa funktora. ID, jeżeli przekażemy do naszego, do naszej mapy funkcję identity, co to za funkcja identity? Dokładnie. Czyli de facto to jest funkcja takie proxy, tak? X do X. Ok? I jest jeden. Dlaczego to jest ważne, żeby to przechodziło? Kto wie, dlaczego to jest ważne, żeby to tak było, żeby tak działało? Zauważcie, że jak gdybym zrobił tak i to by był inny wynik, to co by to znaczyło, że ten funktor nie jest jakby kierowany przez ten predikat? Predikat to jest ta funkcja, co przekazuje przekazuję tutaj. On, on jest kierowany przez coś innego jeszcze. Tam jest jeszcze jakiś bodziec, który działa na ten predikat, który działa na wartość. Typu, jakbyśmy zrobili sobie funktor, który, wyobraźmy sobie, funktor, który na e, Powiedzmy, przechowuje tylko wartości, które są truti, tak, czyli w JavaScript'cie truti, czyli nie pusta tablica, czy nie pamiętam czy pusta tablica jest trueT, nieistotne, jest, dobra, to pusta tablica jest, pusty string nie jest, nie jest, dobra, nul i tak dalej, czyli co on by robił, wyobraźcie sobie, macie ifa tam w środku i mówicie tak, jak wartość funkcji jest truti, to ja biorę tą wartość, a jak nie, to ją skipuję, co by, to się, co by się stało? De facto identity by działało, ale composition by nie działało. Dlaczego composition by nie działało? Ponieważ w tej konwencji, kiedy on ma tą kompozycję, czekajcie, chociaż tutaj, tak, compose maybe, tak, w tej konwencji on by mógł odrzucić jedną z wartości, a w tej konwencji te funkcje by na sobie się zadziałały, nie? inny byłby wynik, dlatego jak macie listę w JavaScriptie, to jak wiecie, że to jest funktor, to macie gwarancję, że jak zrobicie trzy mapy, wyobraźcie sobie, macie map, funkcja, map, funkcja, map, funkcja, macie gwarancję, że jak zrobicie jeden map i te trzy funkcje złożycie, to będzie to samo. Nie? To jest taka gwarancja tego funktora, który on daje. Tak? Czyli jak zobaczycie w kodzie dwie mapy obok siebie, no to pewna optymalizacja jest zrobić jedną mapę z kompozycją. Musi działać. Tak mówi prawo funktora, a wierzymy prawą funktora. Dobra, generalnie funktor wkłada pure functions w jakiś tam kontekst, w którym on operuje. Swórzmy sobie efekt funktor, ok? Co będzie tym, to jest jakaś konkretna implementacja, tak? To ja będę wam pokazywał na przykładach. Efekt funktor to jest funktor, który, znaczy tak, to jest funkcja, która zwraca strukturę danych, która ma funkcję map, a funkcja map przyjmuje dowolną funkcję, znowu endofunktor, totalnie nie, nie, nie interesuje mnie, jaka to jest funkcja i co ona robi? Dorzuca do kompozycji funkcję g. Inaczej mówiąc, ile razy wykonamy mapa, ten map będzie nam składał kompozycję. Rozumiecie? Czyli, czyli tak, wykonam map z, funkcji, z funkcją x plus 1. Wykonam map z funkcją x plus 1. Dostanę złożenie funkcji, czyli de facto wyjdzie mi x plus 2, tak? Rozumiecie? On będzie składał, 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 składał. Dobra. Zróbmy sobie... Action Creator mi się koraży teraz z Reduxa, nie? Effect Functor Creators. Dobra. To jest funkcja, która zwraca Jakiś fun, efekt funktor. W tym wypadku efekt funktor, zobaczcie, on ma jakiś tu impure. Write file sync. To jest Node.jsowa funkcja do zapisywania pliku. Żeby sobie ułatwić, robię to synchronicznie, zaznaczam, bo przykłady asynchroniczne by były. Zapro, pewnie bym nie był w stanie tego pokazać, więc upraszczamy tutaj. E, write file sync, read file sync, tak? I trzeci efekt to jest. Aha, ja sobie podzieliłem, tak? Jeden jest read, drugi jest create, trzeci jest write, tak? Są trzy efekty. De facto to są trzy funktory typu efekt. OK? Widzicie to? Trzy funktory, które zaczynają kompozycję od impure function. I teraz moje pytanie brzmi, czy na tym etapie coś się stało, co jest impure? Czy wysłaliśmy, za przeproszeniem, rakiety w kosmos jakiś? Czy zapisaliśmy coś do pliku na tym etapie? Nie, zobaczcie, co my robimy. My sobie wszystko opakowujemy w funkcję, przesuwamy sobie na później, tak? Nic się złego nie stało, nikt nie zginął. Mamy funkcję, tak? One są impure, ale one nie zostały wykonane. Dobra. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Używamy naszego funktora na pliku File, robimy map, dodajemy suffix, prefix do kontentu, tak? Bo co robi ten, wróćmy do niego, co on robi? Read file, tak? On szczytuje plik. Czyli następna mapa, content ma co? To co ma w pliku, nie? Robię sobie mapę, robię sobie mapę, no i co? I nic. Nie działa. Co dostaje w wyniku? Funkcje, tak? To jest efekt Functor, tak? który ma w środku funkcję. Nic nie wykonał jeszcze. Nie? Dobra, dlaczego? Nic nie wykonał. Bo to jest lazy evaluation. Co to jest lazy evaluation? Hmm? Co to jest? To jest, można powiedzieć w uproszczeniu, to jest wykonanie kodu na żądanie. Kod się nie wykonuje, jak chcecie to się wykona, tak? Czyli zbieracie sobie te wszystkie funkcje, ale one nie działają. Dopiero je wykonacie, dopiero zadziałają. O, 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 co ty tutaj mi tu dobra. Ok. Ehm. Execution on demand, dobra, czyli co nam brakuje? Co nam brakuje? Coś co Haskell ma Tak wbudowane, my musimy sobie tu zaimplementować Tak, my musimy zrobić funkcję run Co robi funkcja run? Wykonuje te wszystkie złożenia, które żeśmy zrobili Zrobiliśmy 15 map 15 funkcji Złożenie jest Funkcji Dopiero run on je wykona, tak, czyli brakujące ogniwo Co się teraz stanie de facto? Teraz dopiero Szczytamy ten plik i dopiero te funkcje wykonają się. Oczywiście mamy kontakt ze światem zewnętrznym jako odczyt, ale nic jeszcze nie osiągnęliśmy w kwestii jakiegoś wyjścia, tak? Wyjścia nie ma dalej. Jest wejście, nie ma wyjścia, ok? Dobra, no to ja chcę mieć wyjście, tak? Chcę mieć wyjście. Zrobiłem sobie drugi funktor efekt, który jest wyjściem. I teraz tak. Jak ja złożę te dwie rzeczy? Nie? Jak je skleję ze sobą? No to patrzcie, no to sobie pomyślałem tak, że do mapy użyję sobie tego drugiego efektu z kontentem, który mi ta mapa daje. Nie? I robię run i co się dzieje? No de facto nic się nie dzieje, a nawet gorzej. Co ja mam w środku tego funktora? Co mam w środku tego funktora w tym momencie? Co jest? bo funkcja map, ten content, ta funkcja pracuje na tym, co jest w środku funktora i to, co tutaj zwróciłem, będzie teraz w środku funktora, czyli mam funktor w funktorze, nie? Widzicie to? Opakowałem sobie funktor w funktorze. No generalnie jest problem, bo w sumie nic nie osiągnąłem, opakowałem funktor w funktorze i zobaczcie, że muszę jeszcze run wy wy wywołać tutaj, nie? Czyli de facto teraz nie mam funktora w funktorze, ale mam, zobaczcie, teraz to wykonuję i mam wynik, czyli teraz jest ok, nie? Teraz de facto działa, zobaczcie, działa, ale co musiałem zrobić? Musiałem wykonać run i nasza mapa de facto staje się już impure. Dlaczego się staje mapa impure? Już ma side effect użyty, tak? Widzicie to? Run, run, może być jeszcze gorzej. Idziemy dalej. Co nie? Widzicie to? Nie musicie tego nawet czytać dobrze, ale sam kod już wygląda źle, tak? Run, 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 map, map, zagnieżdżenie, tragedia. Tragedia generalnie, nie? Co to jest? To nam się powinno z czymś kojarzyć. Kalbach Hell, nie? Mi się to źle kojarzy generalnie. Ale do tego doszliśmy. Do tego doszliśmy. Teraz pytanie. Co zrobić, żeby z tego wyjść? Dobra. Monada. I to jest problem. Jest większy problem, bo ja nie wiem, czy ja zrozumiałem nawet tego. Więc, więc de facto jest podwójne, podwójna bariera do przebicia. Ok. To jest moja analogia do monady. Monada jest jak klej. Okay? Nie jak burrito. Monada jest jak klej. Może, może z, pod koniec prezentacji zgodzicie się ze mną, że monada jest jak klej? Dobra, jeszcze jeden GIF. Dobra. Mamy nasz funktor i co dodajemy? Kilka dodatkowych tuli, które nam brakuje. I tu się pojawiają problemy nazywnictwa, o których powiem, ponieważ problemem nazywnictwa z monadami jest, że to nazywnictwo wyszło od matematyków, a oni mają jakiś, no coś nie tak z nimi jest generalnie. Naprawdę, coś z nimi jest nie tak. Generalnie jak słyszałem też opinie dlaczego to się nazywa w ogóle monada, to nikt tego nie rozumie. Nie? Jedyne, co wyszło od, od, od programistów, to jest aplikatyw, który aplikuje się na coś i ta nazwa ma jakiś sens, nie? A monada nie ma żadnego generalnie sensu. Więc dobra, ale co to jest ta monada? Ma funkcję of, lub pure lub return lub lift lub unit, tak? Jak zobaczycie, jakąś z tych funkcji, ten return w normalnym języku to Wam nie pójdzie, nawet nie? W ogóle gdzieś są opinie, że to jest największa pomyłka nazywnicza, jaka mogła być, tak, żeby zrobić return, który nie jest returnem, który wszyscy znają. Ale ok, tak, Uczka Skelu jest, to się nazywa return. I co robi ten OFF? Generalnie on wkłada nasz x w kontekst funktora, tak? Czyli mamy coś i wkładamy go w kontekst funktora, a ze względu na to, że nasz funktor jest lazy, on to wkłada w ten sposób, czyli on to wkłada w funkcję, tak? Dobra, mamy funkcję flatten, która de facto w naszym lazy przypadku równa się run, ale głównym jej zastosowaniem jest to, że ona z funktora robi to, co funktor ma jako funkcję ma w środku. Czyli on, czyli jak macie złożenie funkcji, on je wykonuje i dostajecie tu wartość. Dlatego to się nazywa flatten, ponieważ to spłaszcza. Macie funktora, a na wynik dostaniecie wartość, którą to funktor ma, nie? I macie funkcję flat map, która de facto ta nazwa już się składa, bo ona. Co to jest za funkcja? To jest map plus flatten. Flat map. Co nie? Ale niektórzy nazywają to bind albo chain, a to niektórzy nazywają join. I tak, człowieku, weź zrozum, tak? Dobra, teraz trochę definicję tej funkcji. Mapa de facto to samo, co. W funktorze, znaczy to jest cały czas funktor, więc to jest mapa normalnie. Definicja tego to jest a do ma, czyli coś, co było jakimś zwykłym typem, nagle jest opakowane, można powiedzieć, albo de facto jest w tym momencie w monadzie, można powiedzieć, jest, jest strukturą danych, która, która monada obsługuje. A tutaj co mamy? Mamy monadę, znaczy w monadzie mamy monadę traktujmy to, że monada i funktor to de facto w, w tym kontekście przeszliśmy de facto mamy cały czas nasz funktor, który ma dodatkowe funkcje, dlatego się nazywamy go monadą na razie, dobra? Więc tak, to jest zagnieżdżona monada i to jest coś, co wyciąga to z środka, nie? Wyciąga z środka. Dobra. Natomiast to de facto składa nam i mapa i flatten. co, co nam to daje de facto? Jest że dostajemy Nie no, to jest, bo to jest tak jak mieliśmy w poprzednim przykładzie. To jest sytuacja ta, de facto. Znaczy, bez tego rana. Bez rana, nie? Bez rana, bo de facto to, zobaczcie, no, mieliśmy ten problem. Generalnie moglibyśmy dalej tak pisać, ale co ja robię de facto, to ja sobie opakowuję, zobaczcie, tą część map na ran, nie? De facto, flat mapa to jest ta mapa i ten run razem, nie? Czyli ja nie chcę tego tak pisać, tylko ja chcę zrobić flat map nie? i będę miał to. To jest helper taki, skrót, nie? skrót, żebym nie musiał tego, bo flatten to jest run. Nie? To effect map run de facto. To jest po prostu, ja sobie napisałem skrót, żeby nie używać tych funkcji. Nie? Dobra, co nam z tego wychodzi? Zobaczmy znowu to, co było i co jest. Nie? Widzicie? Nie ma kalba Hell, wszystko zostało spłaszczone. Flatmap załatwiło nam sprawę. Co to znaczy? Co robi ten Flatmap generalnie? On tak, zobaczcie, to jest funkcja od A do MB. Nie? To, jest, to jest de facto funktor, który już jest monadą. Nie? I teraz, żeby uruchomić kolejną funkcję, to my musimy wyciągnąć generalnie to, co było w tym funktorze, w tej monadzie, i dać ci z powrotem. Nie? Rozumiecie, Ten, czyli to jest problem taki, że te funkcje się nie składają, bo to są funkcje od A do MA, od, sorry, od A do MB, następna jest B do MC. Nie? One się nie składają ze sobą. Ktoś musi im pomóc. Nie? Ktoś musi skleić te funkcje ze sobą. Rozumiecie? Ktoś musi po prostu. Ktoś musi wyciągnąć z powrotem tą wartość, żeby dać do następnej funkcji. Tu akurat, zobaczcie, mi nie interesuje w ogóle ta wartość. I to też mamy na to sposób. Możemy sobie zdefiniować funkcję next. Która też może mieć nazwę DEN, ale nie chciałem pisać DEN, bo wszystkim się z promisem będzie kojarzyć. W sumie dobrze, ale e, funkcja next, co ona robi? Ona wykonuje flat mapę i od razu mówi, że ty nie chcesz używać tego, tego parametru. Kolejny helper. Nie? Ja mogę tych helperów mnożyć generalnie, wiecie, ja mogę dodawać kolejne. I co mi wyszło z tego? Next, zobaczcie, już nie mam tego niepotrzebnego parametru, tak? Załatwiłem sprawę. Dobra. Jest lepiej, tak? Czyli mamy monadę, która jest lazy. Co to w ogóle robi? Co ten przykład robi? To ten przykład e, szczytuje z pliku, e, dopisuje mu jakiś tekst, następnie zapisuje. E, zobaczmy to. Zapisuje te, to, to coś w jednym pliku, następnie tworzy kolejny plik, zapisuje, e, szczytuje z tego pliku, tak? I chyba na końcu zapisuje du, długość, e, ilość znaków w poprzednim pliku do następnego pliku. No ale mniej więcej, dobra, ale popatrzcie, wszystko jest płasko i zauważcie też jedno, co tutaj mamy generalnie, te funkcje, których tutaj używamy, tu się na poziomie tego do momentu run nic się nie zadziało. de facto wszystko jest pure, tak? Czyli mamy totalnie pure computation, te funkcje, które zwracają funktory, o ta na przykład, to jest pure function, tak? Co to jest? To jest content do jakiejś struktury danych. Tyle, tu się nic nie dzieje, tu się nic nie wysyła, tu nie ma żadnych logów, tu nic się nie dzieje, tak? Więc ta funkcja generalnie jest pure, tak? Co osiągnęliśmy? <laughs> osiągnęliśmy pure computation z efektami. Zauważcie, że te funkcje wszystkie, o, zobaczcie map, jak? To jest pure function też, tak? Tutaj, czyli możemy sobie przeplatać w tym momencie mapy, flatmapy, nexty i mamy pewien toolbox. Dobra, co to jest ta monada? To jest pierwsze podejście w tej prezentacji, jeszcze będzie kolejne. Zrobiłem dwa razy, bo stwierdziłem na wszelki wypadek. Dobra. To jest funktor z dodatkowymi funkcjami, upraszczając. Flatmap i off, tak? To jest funktor, który może zmienić swój kontekst przez Flatmap. Zobaczcie, że funktor ten oryginalny, funkcja FMap nie ma wpływu na funktor. Ona ma wpływ na zawartość funktora, ale nie ma wpływu na funktor. Flatmapa ma wpływ na funktor. Używaliście Flatmapy w tablicy, może? Teraz jest to w tablicy jest flat mapa w Javascript. Jest to jak robicie flat mapę to ona oczekuje, że nie tak jak mapa, że, że zwrócicie e, typ konkretnego elementu w sensie, że A do B. No wy macie zrobić A do M B, czyli wy macie opakować wynik w tablicę. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ daje wam to Daje wam to możliwość wpływu na kontekst tablicy. To znaczy, że nagle możecie zaimplementować filtr przez flat mapę. A jak? Wystarczy, że czasem zwrócicie pustą tablicę, która wy, wy usunie te elementy z tablicy, a czasem zwrócicie ten sam element i on wam to zmerdżuje, tak? Ale zauważcie, że ta flat mapa w tablicy to jest konkretna implementacja tej flat mapy tylko do tablicy. To nie jest tak, że flat mapa to jest coś wszędzie takie same. Właśnie nie. W moim przykładzie ta flat mapa też była konkretną implementacją, która została wyprowadzona z funktora i jest taka. Ale to nie znaczy, że ta flat mapa nie może tutaj robić coś jeszcze. O tym też powiem. Dobra. Nasza monada może reprezentować wiele funktorów. Co są te funktory? De facto, read file, write file to są funktory. Które są typu naszej, efekt, naszego funktora. Efekt, tak? Ale generalnie poruszamy się w jednym typie cały czas. Rozumiecie? Macie funktory, możecie je kompo, robić kompozycję tych funktorów, ale w obrębie jednego typu, tak? To jest de facto cały czas poruszanie się w zbiorze jednego obiektu, którym jest ta, ten funktor, ta monada, tak? To jest, to jest cały czas jeden obiekt. Nie możecie z tego wyjść. Też mówi się, że nie można wyjść z monady, no bo nie można wyjść de facto z monady, ponieważ monada e, operuje tylko w obrębie jednego obiektu. Dobra. Tak, każdy funktor może reprezentować inny kontekst komputacyjny. Monada jest coś takim czymś jak union wielu funktorów, ale zobaczcie, jeżeli ja powiem, że M to jest typ junior, funktur, union nie? funktor jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to de facto dalej to jest ok, bo to jest cały czas M. Jak ja powiem a do M a, to de facto ja mówię, że M jest dowolnym z pięciu funktorów. Nie? To spełnia definicję. Dobra, czyli też nie można rozumieć monady jaka klasa jakaś, tak? To jest klasa, która ma te wszystkie funkcje. Ja to tak pokazałem dla uproszczenia, ale de facto nie musi tak być. Tak samo jak funktor jest higher order function, monadę też można inaczej w ogóle zapisać. Dobra. Czyli co, co dostajemy? Dostajemy możliwość reużywania pure functions w kontekście, w kontekście danej monady, tak? Czyli wyobraźcie sobie, dobra może, może polecimy dalej. Dobra, ten cytat. To jest cytat gościa, przepraszam, który napisał jedną z najbardziej znanych książek na temat Haskella i on stwierdził, że to jest największy idea sprzed ostatnich 25 lat. Ja mogę założyć, że to co do tej pory widzieliście nie do końca się zgadza, że to jest jakaś niesamowita idea sprzed z z ostatnich 25 lat. No i ja też jak to przeczytałem to tak myślę, gdzie, gdzie to jest taka niesamowita idea, tak? To o co tutaj się rozchodzi, tak? No taki był mój efekt de facto, że to, to jest może bardziej Haskelowiec, tak? Nie ja. On tu widzi tutaj to coś. I w Haskelu to ma gruby sens, tak? Że, że to może być takie odkrycie. No ale zobaczymy. Może, może jeszcze wyjdzie na to, że jednak jest. Dobra, spróbujmy ją inaczej. Z drugiej strony tą monadę. Nie wiem, czy kto teraz już wie, co to jest monada. Wrócę do tego cytatu. Osiągnąłem to, co musiałem osiągnąć. Nie ma szans. Nie ma szans. Dobra. Co to jest ta monada? Raz jeszcze. Zacznijmy od celu. Co jest celem monady? Jak to powiedzieć po polsku? Implementacja, można powiedzieć, efekty stworzone przez Pure Function Composition, tak? Czyli jak zrobić, żeby. Pure functions dały nam efekty. tak. To jest problem, który chcemy rozwiązać. To jest to, co Monada nam rozwiązuje. I jaki jest problem, jakie jest proponowane rozwiązanie? Proponowane rozwiązanie przez Monadę jest. Weź mi zdekoruj tę funkcję. To decorate, decorate, tak? To jest bardzo object oriented, ale ok, Dekoruj. Co to znaczy? Masz jakiś A, ale ja nie wiem, co zrobić z tym A. To ty mi daj A z czymś żebym ja wiedział co zrobić z tym a, tak? Czyli de facto zamiast zwracania proste, jakiejś wartości prostej to wy tą wartość wstawiacie w jakąś strukturę danych która powie tej monadzie de facto, to jest jakaś konfiguracja metadane metadane, rozumiecie? Dodatkowe metadane czyli dekorujecie wyjście funkcji przez dodatkowe metadane i teraz tak, te utility Uruchamia się pomiędzy funkcjami i patrzy te metadane. Co nie? OK, takie metadane, to ja zrobię to, takie metadane, to ja zrobię tamto, a później wyrzucam te metadane i daję to, co mi dałeś, tą, tą wartość do następnej funkcji. Czyli analizuję te metadane i robi odpowiedni, odpowiednią akcję. I. Pozwala na kompozycję usuwając te metadane. Co nie? Dobra, to jest de facto to, co osiągamy. Mamy funkcję A do MB, B do MC, C do MD. Mamy takiego gościa w środku, który tak. Wykonuje tą funkcję. Dostaje MB. Czytajmy teraz jako metadane. Metadane na B. Czyli jest tam te B. Plus jakieś dodatkowe metadane. I on patrzy. Te metadane to jest tak: albo Command One, Command Two, Command Three. Okay. Jak jest? Switch! Switch! Jak jest Command One? Wysyłam rakietę. Jak dwa konsolok, jak trzy format C. nie? Zajebiście, tylko jak zrobi format C, to de facto nie zrobi kolejnej. Cholera! Nie, no, schraniłem trochę, bo monada mi się <ścoughs> zacięła, ale dobra. Gdzie? Nie. Nie, nie, nie. High order function to de facto przekazanie funkcji jako argument lub, e, e, lub zwrócenie funkcji. To jest może być. Oczywiście, że może być, bo. Bo funkcje są de facto traktowane jak dane w takim języku jak JavaScript, więc to jest dobry komentarz. Tak, oczywiście, jasne. Mam a, a zrobić z tego e, funkcję, która operuje na a, tak. Dlaczego nie? Tylko trzeba napisać tutaj tego gościa, o tego, żeby rozumiał co się tam dzieje, tak. Jak interpretować? Ale zobaczcie, tutaj jest dobry komentarz, bo de facto ja mógłbym znowu zrobić taki efekt, czyli zrobić tutaj write file, nie? I go schować, tak? I de facto to dalej będzie pure function. No ale dobra, wracając do, do, do konceptu. E, Daję tutaj jakieś metadane, to coś rozumie te metadane, wykonuje odpowiednie akcje, usuwa te metadane i daje te b, które ty zwróciłeś w środku tych metadanych do tej funkcji. I znowu to samo, i znowu to samo. Nie? Tyle. Kto rozumie Monady? Jeszcze nie. Dobra. Spróbujmy się z tym. Metadata. Zobaczcie sobie. Mógłbym robić generyki, nie robiłem za dużo hałasu. Eny, tak? Dowolna wartość. Komenda to log, write file, read file, return. String opcjonalny. To jest tupla. Jakaś struktura danych. Ok. Predykat metadata ma typ od n do metadata. To jest ta funkcja, o ta, ta i ta. To jest i typ, nie? Od n do metadata. Ok? Dobra, jesteśmy. Dalej. No i to jest ten gość w środku. To jest to coś, nie? To jest ten switch. Totalnie imperatywny kod. Nie? Taki, jak lubimy, taki, jak znamy. Switch. Jak log, to log. Jak write file to write file, jak read file to read file. Z tą różnicą, że jak read file, to ja ci dam to, co tam czytałem. Return, funkcja na tym, co dostałem. De facto, w przypadku write file stwierdziłem, że nic nie będziesz tutaj miał zmiany. Natomiast jak to Haskell implementuje, jak chodzi o write file, Haskell tak to implementuje, że ty dostajesz tutaj undefineda po Haskellowemu, czyli de facto on by mi usunął tą wartość, ale. Patrzcie macie tego man in the middle, ja tutaj użyłem pipe width. to jest to jest funkcja z ramdy i co ona robi ona de facto jak macie zwykłego pipa, to jedyne co on robi to wykonuje funkcję jedna po drugiej. Nie? A jak macie pipe pipeWidth to on nie wykonuje on wykonuje jedno po drugiej ale wykonuje między tymi wykonaniami tą funkcję. Tak? Czyli to jest to definicja de facto tego czegoś w środku. Nie? Widzicie to? Zwykły switch Efekty typowy imperatywny kod. Ok. Teraz tak. Zróbmy sobie pewne helpery znowu. Pewne utility, jak to się. Funkcję of, która co będzie dostawała? Jakiś value i będzie opakowywała w naszą monadyczną strukturę danych metadata. Nie? Ok. Mamy funkcję LOG, która ustawia value. Nie wiem dlaczego to jest opcjonalne, nie pamiętam. No, nieważne, dobra, value i mówi, że komenda jest log, co nie? Write file mówi, o tu jest higher order function, widzicie? Mówi tak, na ten path name ja tworzę tą funkcję metadata predicate, która ma value przekazane, komendę write file i path name, czyli ja tu wykorzystuję trzeci, trzeci element tej tupli, no i read file podobnie, tak? To są tule, tak, które ja sobie napisałem do tej mojej monady. Nie są, zobaczcie, nie są w żadnej klasie nie jest, nie? Nie ma żadnej klasy tutaj. To są tule, które sobie funkcji napisałem. No i napiszmy sobie mapę przecież. Dlaczego nie? W drugą stronę pójdziemy. Zdef Wcześniej zobaczcie, że ja zdefiniowałem tego całego binda. go flat mapę mapą, a teraz ja odwrotnie zrobię. Ja zdefiniuję mapę używając OFF. Tak? Co tu się dzieje? De facto. Ta funkcja to jest znowu higher order function, które przyjmuje N do N i wykonuje te N do N, a później opakowuje to w kontekst monady, nie? Czyli de facto mam funkcjonalność mapy. Zrobiłem to, ok? W drugą stronę. Dobra, i jak to działa? Podobnie, tak? Read file log, map, map, write file log. Znowu pure function, ale zobaczcie co to jest. Te funkcje są totalnie piór, one zwracają jakąś tuplę, tu się nic nie dzieje, ale ta tupla jest ważna, bo ta tupla to jest konfiguracja, która tą monada ma wykonać. To jest metadata, data dla tej monady. Zauważcie, że co tworzy tą monadę w tym momencie? Te metadata tak, tworzy de facto te funkcje, są de facto helperami, nie, one nie muszą to być, ja mogę je napisać, ale ja nie muszę, ja mógłbym używać bezpośrednio tych funkcji tego typu, tylko to by był duży, duży hałas, tak. I mam bind, tak, który pracuje na tej strukturze danych i potrafi podejmować decyzje dzięki tym danym dodatkowym, ok. Czyli monada to de facto struktura danych plus funkcja bind i plus funkcja która potrafi włożyć coś do monady, tak? Tej funkcji jeszcze nie wykorzystaliśmy, ale nie, wykorzystaliśmy ją, żeby zdefiniować mapa, tak? Tu ona jest bardzo ważna tutaj, bo ja bez niej bym nie zdefiniował map w ogóle. Nie dałbym rady zdefiniować map, ona jest bardzo istotna, żeby prawa też monady sprawdzić, bez niej nie ma tak zwanej jedynki w monadzie. Dobra, o tym zaraz powiem. Okej, okay, bo ale tak. Czyli co to jest ta de facto monada? To jest pewien pattern, który umożliwia dodatkową kontrolę nad przepływem danych zdefiniowanych przez pure functions, asynchronicznym, niesynchronicznym, tak. Czyli my używając pure functions mamy wpływ na świat zewnętrzny, a jedyne efekty jakie są, są zapisane w środku tej monady. Więc tak, to nie jest tak, że funkcyjne programowanie nie lubi side effectów. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że funkcyjne programowanie umie sobie radzić z efektami, mówiąc, że efekty są pod pewną abstrakcją. I to jest przykład monady. To jest pewna abstrakcja, w której możecie te efekty umieścić. Nie tak, jak możecie to zrobić w imperatywnym kodzie, że tu sobie loga, tam sobie write file, a tak i wszystko pięknie. Tutaj mówimy tak, tu robisz efekty, a nigdzie indziej nie. Dzięki temu może osiągnąć kod, zakładam 90-95% bez side-effectów, tak? Czyli totalnie deterministyczne. I teraz wróćmy sobie do tego, co by było, jak ja bym tego Binda zamienił na test-bind, który by nie robił efektów, ale by sprawdzał. On by, on by zamieniał te wszystkie rzeczy na jakąś informację, którą możecie w jakimś e, unit testować. On by wam zapisał, jak wykonujecie konkretną... Cały flow by wam zapisał w jakiejś postaci. I możecie to wrzucić do jakiegoś tam unit testu i sprawdzić, czy ty robisz readfile, log, czy to, czy to, czy to, czy to. Rozumiecie? Jakby ten bind daje te efekty, te funkcje są totalnie nie aware, tak? One, one nie wiedzą, że ta tupla, one nie mają pojęcia, że ta tupla, to, to będzie czytywać plik. Totalnie nie wiedzą tego, tak? To są funkcje pure, które, które jedyne co robią, to zwracają tuple, tak? One są de facto niewinne. E, ok, Kto rozumie, co jest mu nada? No, można tak powiedzieć. Klej. Klej. De facto to jest klej. Ja tak powiedziałem, bo tak mi się wydaje, że to jest coś. Bo zobacz, te funkcje się nawet nie składają, ale fakt, że one się nie składają, bo niektórzy mówią, no monada jest po to, żeby składać nieskładające się funkcje. Główno prawda, ty zrobiłeś nieskładające się funkcje, bo chcesz używać monady, w ogóle w drugą stronę to idzie, tak. Ja nie zrobiłem sobie funkcji A do MB, żeby ją składać z czymś. Tylko ja zrobiłem to MB tutaj, żeby ta monada wiedziała, co ze mną zrobić. Nie? Rozumiecie, o co chodzi? tak? To monada nie służy do tego, żeby składać nieskładające się funkcje. Tak? De facto to jest efekt uboczny tego wszystkiego. Dobra. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze to. Jeszcze to. No, nie ma, ale to Kevin zawsze jest dobry. Dobra. Prawa mu da Dobra. Pierwsze prawo. Chodzi o to, że macie ten OFF. Funkcja OFF to jest to samo, co Identity Function w zwykłej kompozycji. To jest funkcja, która daje Wam gwarancję, że nic się nie zmieni. Okay? Czyli jak złożycie tą funkcję, wracamy do kompozycji. Jeżeli złożycie cokolwiek z x do x będziecie mieli to samo, co bez tego. Nie? I to jest te prawo. Mówi tak. Jak złożycie z lewej strony Identity. To dostaniecie to samo co bez identity. Jeżeli złożycie z prawej strony identity, dostanie to samo, co bez identity. No i na końcu, jeżeli złożycie sobie dwie funkcje, które zwracają, które są udekorowane, to będzie to samo, co jeżeli złożycie jedną funkcję, która w środku to robi. Nie widzicie? Tą różnicę, że tutaj macie to totalnie flat, a tu macie zagnieżdżone. To tak jak nawiasy. Nie? Że tu bym postawił nawiasy, a tu ich nie ma. OK? Tyle, trzy prawa. De facto one powodują, że ta monada może być nazywana monoidem, plus fakt, że pracuje na jednym typie obiektu, czyli na tej monadzie. Czyli wszystkie funktory, które tu są, one są obejmują się w tym jednym typie. Dobra, i dlatego to jest monoid w kategorii endofunktorów. A dlaczego to jest endofunktor, już mówiłem. Jest? Doszliśmy do tego, czy nie? Może doszliśmy. No dobra. Mam nadzieję, że coś, coś z tego wyniesiecie. Dobra. Przykłady. Promis. Promis jest monadą. Sprawdzałem nawet te wszystkie prawa. Wszystko to działa, jest jedna różnica. Właśnie musimy się skupić na tym, że monada to nie jest konkretna implementacja na zasadzie, że to się tak nazywa czy inaczej. Zobaczcie tu jest funkcja den. To funkcja den de facto i funkcja resolve, która de facto liftuje. Nie? Czyli to jest ten nasz off. Funkcja den działa dwojako. Zobaczcie ona jak dacie jej coś, co nie jest promisem, czy nie jest monadą, zachowuje się jak mapa. Nie? A jak dacie jej coś, co jest promisem, zachowuje się jak flat mapa. Ktoś sobie tak wymyślił. Nie? Całkiem mądre, bo po co pisać dwie funkcje de facto? Nie? Po, co, po co pisać dwie funkcje? I znowu mapa. Tu jest jakaś async function, która zwraca nam promisa. Tak? I monada natywnie zatrzymuje się tutaj i wykonuje tego. Tego problemu. Zauważcie jeszcze co, ma jeszcze implementację pewnej monady try, nie? to którą, znaczy monady, funktora try, tak, ja powiedziałem o funktorze, to jest monada bardziej, która przełapuje, jeżeli zrobicie rejecta, nie. Czyli to ona po prostu ma, jeszcze ma dużo dodatkowych funkcji, typu all i tak dalej, i tak dalej, jak korzystacie z promisów, to wiecie, i to wcale nie znaczy, że to nie jest monada. De facto jest monada, która ma dużo więcej toolów, tak, ale to cały czas jest monada. Okej. Okay. Czyli jak to działa? Jeżeli, jeżeli predikat, czyli ta funkcja zwraca nie promisa, to zachowuje się jak map. Jeżeli predikat zwraca promisa, to mamy trzy tryby. Jak sobie podejrzyjcie w ogóle, obiekt Monady w środku, jak zróbcie sobie w konsoli new promise, dostaniesz promisa ewidentnie ze stanem statusem pending. Tam będzie normalnie widać status pending. Zrobicie reject, a będzie status reject, resolve. Co to jest? To są metadane, o których mówię. Rozumiecie, to są te metadane, dzięki którym ta monada wie jak pracować. Ona, ona widzi, że jak jest reject, to leci do catcha. Jak jest pending, to wie, że czeka. Jak jest resolve, to wie, że idzie do następnego dena. Tak? Widzicie to? On ma metadane tak naprawdę. To jest, to jest ten sam koncept, o którym mówiłem. Dobra, co jeszcze jest monadą? Tablica, rxjs jest generalnie zbudowany, cały reactive programming, tak, observable jest monadą, jeszcze lazy monadą, tak, asynca zobaczcie, to jest, async await jest zbudowane na funktorach, na, na, na promisie, gdyby nie, nie monada, nie mielibyście tego asynca awaita, ani nie mielibyście tego promisa, generalnie w większości języków, z tego co wiem, no to to jest zbudowane na promisach, znaczy na coś, czymś takim tak jak monada. jQuery podobno jest monadą, ja się przeraziłem, ale generalnie nie sprawdzałem, Widziałem artykuł jak ktoś próbował to udowodnić. No ale dobra, nie? Może jest Monado. Nie próbowałem tego sprawdzać. Dobra, ale generalnie to jest. To jest na takim dosyć, no EricJS jak ktoś korzysta, to miała być w ogóle prezentacja z tego EricJS. Szkoda, bo byście zobaczyli to, nie? On by tam pokazał te wszystkie operatory i to wszystko, to jest po prostu, wiecie, no Monada to jest generalnie banalny, prosty koncept, tak? No, widzicie, jakie to jest banalne. No i ten Erik, że jest, to jest dopiero trudne. No Monada to, to jest mała rzecz. Dobra. Co on to daje? Effectful composition, kompozycja na pure functions, efekty Konkretnych na konkretnych prawach i zasadach, tak? Więcej kontroli mamy. Mamy takiego Man in the middle, flow controller, tu już poleciałem z jakimś nazywnictwem generalnie, ale macie takiego gościa, który wam decyduje, mniej więcej, co zrobić, tak? Pozwala mieć wasz program w większości piór, a tylko mieć w abstrakcjach schowane pewne efekty. Nie? W ogóle to, co wam pokazałem, ten cały efekt, to wszystko to jest tak zwana monada jo, tak? A, to, się, to po prostu jest pewien typ monady, tak? Która odpowiada za input-output. Tak? Dobra. Wiecie, co to monada? Kto wie, co to monada? Jedna osoba. Hmm? Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, starałem się. Nie pierwszy, ja poległem na tym. Dobra, dziękuję bardzo.